Z serialu Przyjaciółki odchodzi Anita Sokołowska, która u boku Magaleny Sturzyńskiej, Joanny Miszowskiej i Małgorzaty Sochy grała Zuzę. Nowe odcinki hitu Polsatu będą już dostępne do obejrzenia już na jesieni. To jednak będzie ostatni sezon z Anitą Sokołowską. Jakie dalsze plany ma aktorka? Jak udało się ustalić plejadzie, Anita Sokołowska żegna się z rolą Zuzanny Markiewicz po 11 latach pracy nad serialem. Według plotek, systematyczne zmniejszanie roli postaci Zuzy miało właśnie związek z odejściem aktorki. To dlatego też ekipę bohaterek serialu dołączyła Laura Breszka. W wątku bohaterki granej przez Anitę Sokołowską będzie opowiedziana historia, że Zuza zachorowała na raka, a następnie udała się w podróż. Wątek Zuzanny Markiewicz zakończy się bezpowrotnie. Będzie to szok dla widzów, mówi źródło tabloidu. Według słów informatora, aktorka ma zamiar skupić się na projektach teatralnych i nowych rolach filmowych. Pomponik życzy powodzenia. Zobacz też. Anita Sokołowska rozgrzała serwery do czerwoności. Wolszczak nie wytrzymała tego widoku. Pierwsze małżeństwo Sokołowskiej zakończyło się fiaskiem. Z ojcem dziecka nie chce brać ślubu. Oto powód.